witam Was w kolejnym vlogu. Może słyszycie już w moim głosie, że jestem przeziębiona. No niestety wkraczamy w taką pogodę, taką porę roku, że co jakiś czas takie przeziębienia będą się zdarzały. Teraz jest już pierwsze, aczkolwiek nie jest jakoś tragicznie. Słyszę, że mam zmieniony głos, trochę katar, ale damy radę, przetrwamy to. W ogóle bardzo się cieszę, że w końcu mogę dla Was nagrywać normalne filmy. To jest pierwszy film, który nagrywam po powrocie ze Stanów. Mimo, że już jakiś czas temu wróciliśmy, ja sobie po prostu dałam trochę czasu na taką regenerację, można powiedzieć. Bo przyznam szczerze, że ten wyjazd był trochę męczący. Wydawało mi się, że wrócę i będę po prostu, wiecie, zdolna od razu pracować, wszystko będzie dobrze. A nie było najlepiej z racji po pierwsze jetlagu, a po drugie takiego ogólnego wyczerpania organizmu, więc tak, dzisiaj w końcu już zaczęłam nagrywać. Dzisiaj zabieram się trochę za porządki. Tam jest, moi drodzy, Bąbel, który nie wychodzi z łóżka w ogóle. Bąbelku, może byś tak wstał w końcu, co? Jednak nie? Spoko, i tak muszę przebrać pościel, więc dam mu trochę tutaj poleżeć, jak mu jest dobrze. Mam też w planach przejrzeć całą szafę, dlatego że to, co ja z tą szafą wyczyniłam przed wyjazdem, to jest po prostu hardcore. Słuchajcie, nic tam już nie jest złożone, wszystko jest wciśnięte dosłownie do tej szafy, a nie miałam czasu jeszcze tego zrobić, więc dzisiaj taki jest plan, że na spokojnie wszystko wyjmę, posegreguję, poukładam do szafy. Na pewno część rzeczy jeszcze będę chciała wystawić, więc podajcie koniecznie na moje Vinted. No i co, zapraszam Was do przeżycia tego dnia razem ze mną, jeszcze listopadowego, aczkolwiek możemy uznać to już za vlogmas. Mam tutaj, moi drodzy, jeszcze dwie paczki z Vinted, dlatego że zamówiłam kurtki. No więc zamówiłam dwie kurtki, jeden płaszcz i jedną taką kurtkę troszeczkę dłuższą na Vinted, dlatego że nie mam kompletnie nic na zimę. Mam jedną kurtkę, która jest dla mnie zdecydowanie za cienka, a teraz zwłaszcza jak się przeziębiłam, po prostu postanowiłam, że już to pierdzielę i teraz stawiam na to, żeby mi było ciepło. Więc jedna kurtka jest typowo ciepła, mam nadzieję, że taka będzie. A druga rzecz to jest taki płaszczyk, który chcę mieć bardziej tak na jakieś okazje, żeby, wiecie, móc coś założyć do sukienki. Ale dobra, nie gadam, już Wam pokazuję. Sama jestem bardzo ciekawa, czy będę z tego zadowolona. Dobra, zobaczmy na razie tą jedną. Okej, ale zapakowane. No dobra. Widzę, że to jest kurtka. Kolor jest troszkę inny niż na zdjęciach, aż się boję, bo serio, jak to będzie kiepskie, no to nie wiem, co zrobię, bo nie mam już czym chodzić. Okej, wydaje się, że to będzie faktycznie dość ciepła kurtka. Od razu też mówię, najpierw muszę ją rozpiąć, bo jest wszędzie tutaj pozapinana i po prostu ją przymierzę. Wydaje mi się, moi drodzy, że to nie jest kurtka na pewno w moim stylu. Już jak kupowałam ją, to po prostu wiedziałam, ale też prawda jest taka, że ja zawsze w zimie marzłam, więc mój styl polega na tym, że chodziłam w jakichś cienkich płaszczykach albo kurteczkach. Chodziłam w jakichś cienkich kurteczkach, płaszczykach i po prostu marzłam, dlatego w tym roku... Kurczę. Muszę Wam powiedzieć, że średnio chyba jestem zadowolona. To jest niby L-ka, ale ma strasznie jakieś takie ciasne rękawy. I w ogóle jest to dosyć mała jak na L-kę. Ja teraz mam na sobie taki bardzo cienki sweter i nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak założę coś więcej. Dobra, zapnę ją. Dobra, no nie wiem, co mam myśleć. Ogólnie nie jest zła ta kurtka. Fajnie, że tutaj, wiecie, można się zapiąć, już będzie naprawdę zimno. Ale coś nie do końca z tym rozmiarem. Ja myślałam, że ona będzie jednak troszkę... Więc. Dobra, później ją jeszcze obejrzę dokładniej. No z tego jestem średnio zadowolona, aczkolwiek jest to faktycznie ciepłe. No i mam drugą paczuchę. To będzie chyba spoko. Chciałam takiego misiaka właśnie. I fajnie, że jest troszeczkę taki obszerniejszy. Dobra, to mi się nawet podoba. Ja to wzięłam pod kątem, bo wiadomo, to nie jest coś takiego do chodzenia w zimie, moim zdaniem jest troszkę za lekkie, ale, znaczy inaczej, jest do chodzenia w zimie, ale po prostu nie na takie duże mrozy i nie na co dzień. To chciałam mieć po prostu do sukienek, do rajstop, wiecie, w takich momentach, gdzie niekoniecznie mam ochotę zakładać kurtkę.
I faktycznie jest to bardzo ładne, fajnie, że nie jest białe, tylko jest w takim kolorze takiej kawy z mlekiem. Nie wiem, jak to oddaje jeszcze aparat, ale to mi się podoba. A co do kurtki, to muszę popatrzeć po prostu na ten zamek, bo jestem troszkę zdziwiona, że on tak się dziwnie otwiera i zamyka. No ale zobaczymy, więc to jak najbardziej na plus. To są moje, moi drodzy, chyba trzecie zakupy w Vinted w życiu. Ja nie umiem kupować na Vinted, serio. Tak jak na ciuchach, po prostu bez problemu, tak na Vinted sprawia mi to jakiś taki problem, że w ogóle wyszukać rzeczy. No ale tutaj z tym się udało, więc super. Przechodziłam koło sypialni, bąbel leżący w łóżku po prostu mnie zachęcił, żeby na chwilę tutaj przysiąść. I moi drodzy, na pewno zauważyliście, że urwałam w pewnym momencie te filmy ze Stanów. Co nie znaczy, że one nie będą się pojawiały, dlatego że zdecydowałam po prostu zrobić małą przerwę. One nie szły do końca tak, jakbym chciała i wydaje mi się, że miało to związek też z przerwą na YouTubie, którą zrobiłam wcześniej. Przymusowo, dlatego że nie wyrobiłam się po prostu przed wyjazdem, a na wyjeździe nie miałam z kolei sprzętu, żeby montować te filmy, więc było praktycznie 3 tygodnie przerwy na kanale. No i wiecie, tak działają jednak algorytmy, więc teraz po prostu mam nadzieję ogromną, że wrócę. Że znowu będzie tak dobrze, jak było, a nawet jeszcze lepiej. Tak więc jeżeli tutaj jesteście, zostawcie koniecznie, proszę, teraz łapkę w górę, możecie napisać komentarz dla wsparcia. No i przede wszystkim subskrypcję. Wiem, że wciąż mnóstwo widzów ogląda bez subskrypcji, a powiem Wam, że teraz mi się to bardzo, bardzo przyda, dlatego że YouTube konkretnie uciął mi zasięgi, więc walczę teraz o powrót. I co, ja bąbelkę tutaj zostawiam i idę robić porządek w szafie, bo sam się nie zrobi, a Ty możesz odpoczywać. Dobra, moi drodzy, jestem teraz przed tą szafą i powiem Wam, że ja się boję jej otwierać. Mniej więcej wiem, czego się spodziewać, dlatego że zaglądałam tam jakieś 2 dni temu i wyglądało to tragicznie. Ale mimo wszystko, dobra, zróbmy to. Uwaga. Ta-dam. No cóż. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam taki bałagan. Tu jest w ogóle na tych dwóch półkach, jest dramat. Wszystko wcisnęłam. O, tutaj jest swoją drogą czapka, którą kupiłam w Stanach. Tutaj jest też totalny chaos. Rzeczy oczywiście na wieszakach wiszą, ale to, co jest pod wieszakami... No cóż, wszystko jest również wciśnięte, więc ja teraz się za to zabieram. Wszystko będę po prostu wyjmowała z szafy. No i z powrotem układała, tylko muszę bardziej przemyśleć rzeczy, które chcę po prostu jeszcze stąd zabrać. Moi drodzy, nie sądziłam, że to jest możliwe, ale znowu stało się tak, że po czasie już, kiedy ja robiłam te porządki, w maju tak naprawdę, w maju sobie wyselekcjonowałam rzeczy właśnie do tej szafy, w których będę chodziła, które chcę zostawić. No i po czasie okazało się, że wciąż nie chodzę we wszystkim. To już teraz nie będą takie, wiecie, czystki, które po prostu, gdzie wyrzucę połowę swoich ubrań. Ale jednak myślę, że mimo wszystko trochę rzeczy się znajdzie, w których nie chodzę. No i wiecie, po co mają mi zajmować miejsce w szafie? I po prostu mają leżeć, więc na pewno znajdziecie je na Vinted. A swoją drogą, a propos Vinted, jeszcze Wam coś pokażę. Dobra, zabieram Was do tej słynnej garderoby. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie zakupy, które zrobiliście na Vinted, a tutaj są rzeczy jeszcze, które będę wystawiała albo już są wystawione, więc koniecznie zaglądajcie. Jest tego już coraz, coraz mniej, ale myślę, że jeszcze teraz troszkę dołożę, więc no jeszcze trochę pracy przede mną, ale zobaczcie, jak powoli już ten pokój się opróżnia. Ta rzeźba, moi drodzy, tak wiem, leży tutaj cały czas, ale już na pewno przed świętami ją stąd zabierzemy. To jest pranie, które będę dopiero segregowała, ale specjalnie je tutaj dałam, bo nie chcę dawać do takiej, wiecie, szafy, która wygląda w ten sposób. A tutaj są jeszcze jakieś zamówienia, które muszę przejrzeć, też puste kartony, które przydadzą mi się do wysyłki. No i tak to wygląda. A tam jeszcze leżą te kurtki z Vinted. No i chyba przez to przeziębienie, moi drodzy, naszła mnie ochota na gorącą, nie czekoladę, na kakao i takie grzanki z dżemem truskawkowym, więc już sobie robię. No i zaległam na chwilę na kanapie, bo nie czuję się jakoś super.
i mam gorące kakao w świątecznym kubku, bo w sumie czemu nie? W ogóle miałam taką rozkminę przed chwilą, że teraz wkraczamy już w ten czas, że robi się ciemno bardzo wcześnie. Zobaczcie, jest godzina 14. Ja musiałam zaświecić światło i jest tak bardzo... No, chodź tu, kochanie, nieprzyjemnie. I wiecie, ta cała aura też nie pomaga temu samopoczuciu, bo wręcz mam ochotę po prostu zalec w łóżku z jakimś filmem albo książką. Nie planuję dzisiaj cały dzień siedzieć tutaj na kanapie, ale włączyłam sobie na chwilę YouTube'a, może tak z 40 minut poleżę, wypiję to ciepłe kakao, wygrzeję się, zjem tosty i zabiorę się prawdopodobnie za montaż, dlatego że jestem w lesie z filmami ze Stanów. Ale ze Stany to teraz nie mogę Wam za dużo powiedzieć, ale na pewno się dowiecie. Niedługo tak naprawdę, więc o co chodzi i czemu to wszystko tak wyglądało bardzo chaotycznie. Na razie jeszcze nie mogę nic mówić. No i co, bąbel mnie doprowadza po prostu do szału. Piesku, połóż się po prostu, połóż się. Połóż się, bąbel. No leż, połóż się. No, kładź się. Tak, dobrze ci idzie, jeszcze troszkę się połóż.